czas pożegnać się z Londynem. Niestety sobota, 23 maja, muszę wyjechać. I do portu lotniczego w Luton mam bilecik na stacji St Pancras. Okolica tej stacji wygląda tak. Dojazd zajmie mi jakieś 30 minut. No i pozostaje mi czekać tylko na samolot Wizz Aira. Jeszcze jedno ujęcie stacji St Pancras International w Londynie. Nie miałem najmniejszego problemu, aby tutaj dojechać przed powrotem do domu. Jak już zorientujesz się w systemie zakupu biletów na metro czy inne środki komunikacji miejskiej, naprawdę transport w Londynie, komunikacja w Londynie nie jest aż taka skomplikowana. Ciekawy ceglowy budynek i wszędzie piętrowe autobusy. Jeszcze raz King Cross w Londynie, niedaleko Pancras Station. Zabudowa ceglana, jaką raczej rzadko w Polsce spotkasz. Wszędzie gwar, kupa ludzi. Tam stacja kolejowa. Chyba metro. Jeszcze raz widoczek na King Cross, St Pancras, London. 23 maja 2015 roku. St Pancras Hotel, London. Ciąg dalszy mojej wycieczki. Zabudowa bardzo ciekawa, naprawdę. Rzadko kiedy widziałem coś podobnego. Tak szczerze mówiąc, częściej nie widziałem, niż widziałem. King's Cross w Londynie. I St Pancras Renaissance Hotel London. Jeszcze jeden widoczek na King Cross, St Pancras Hotel, Londyn. Czas dla mnie iść na stację kolejową i wsiąść do pociągu do Luton. Thameslink.